Chodź, Staszek, pokażę ci, jaki ciekawy album na temat prapremiery Zemsty Fredry znalazłem. Wspaniale, dziadku. Opowiesz mi o tym? Odbyła się ona 190 lat temu w gmachu byłego kościoła franciszkańskiego we Lwowie. Główne role zagrali Jan Nepomucen-Nowakowski i Witalis Smochowski, którzy grali je później jeszcze przez 30 lat. Komedia cieszyła się dużym zainteresowaniem lwowskiej publiczności. Niestety przyczyniła się do załamania kariery Fredry. Dlaczego, dziadku? Dlatego, że romantycy skrytykowali Fredry, że zamiast opłakiwać w swoich dziełach upadek powstania listopadowego, zajmuje się pisaniem komedii. I co się stało? Fredro powiedział, jak nie, to nie. Obraził się, złamał pióro i przestał pisać. To smutne, był przecież wybitnym pisarzem romantyzmu.